Cześć. Dzisiaj będzie o posiłku potreningowym, a właściwie o zawartości dodatku tłuszczu do posiłku potreningowego, ponieważ wokół tego pojawia się sporo mitów, sporo nieścisłości. Bardzo często słyszy się, że w posiłku potreningowym nie możemy, do posiłku potreningowego nie możemy dodawać tłuszczu, że jest to kardynalny błąd, że spowalnia to proces resyntezy glikogenu, że spowalnia to trawienie makroskładników i tym samym również wpływa negatywnie na procesy anaboliczne, które następują po wysiłku fizycznym, z racji tego, że na przykład aminokwasy są nieco wolniej uwalniane. Ja rozumiem oczywiście to sformułowanie, jeżeli ono jest skierowane, i mam nadzieję, że większość osób w ten sposób je wypowiada, jeżeli jest skierowane do osób początkujących, które nie mają specjalnie dużej wiedzy z zakresu żywienia, czy też aktywności, zaczynają swoją przygodę i mówi im się, żeby do posiłku potreningowego, żeby w posiłku potreningowym nie znajdował się tłuszcz, ale w takim modelu trochę takiego podstępu. To jest taki fortel, który ma zwrócić uwagę na rolę przede wszystkim protein w posiłku potreningowym oraz ewentualnie węglowodanów. Natomiast nie powinno się tego słowa albo tego zdania, sformułowania wypowiadać i twierdzić, że rzeczywiście ten tłuszcz nie powinien się tam znaleźć. Tak więc dzisiaj będzie o dodatku tłuszczu, ale chciałbym na początek, na wstępie podkreślić, że będę mówił tutaj przede wszystkim o takich tradycyjnych modelach żywienia. Oczywiście w różnych modelach diety posiłku treningowym może wyglądać w różny sposób. Na diecie tłuszczowej może on wyglądać inaczej. Nawet przy modelu carb loading też może wyglądać nieco inaczej. Natomiast to, o czym będę mówił, będzie odnosiło się bardziej do takiej tradycyjnej diety i tradycyjnego posiłku potreningowego, w którym głównie umieszczamy proteiny oraz węglowodany. A ja postaram się pokazać i też udowodnić, że ten dodatek tłuszczu nie tylko nie przeszkadza, ale czasem wręcz może pomóc. Zacznijmy od resyntezy glikogenu. Jakby w tym przypadku jednym z dobrych, bardzo dobrych badań jest badanie, które porównywało dwie grupy. Grupa pierwsza spożywała po wysiłku fizycznym posiłek wysokowęglowodanowy, niskotłuszczowy, a grupa druga spożywała posiłek wysokotłuszczowy. Do tego posiłku był dodany tłuszcz w ilości 40% wartości energetycznej. Co więcej, te posiłki były powtórzone 3 razy po zakończeniu wysiłku i w grupie, która spożywała posiłek wysokotłuszczowy, ten tłuszcz był dodatkiem ekstra. Innymi słowy, ta grupa spożywała 165 g tłuszczu dodatkowo, a tym samym 1500 kilokalorii dodatkowo. Następnie kolejnego dnia był badany poziom glikogenu w mięśniach i jak się okazało, między grupami nie było właściwie żadnych różnic. Ten tłuszcz, ta duża ilość tłuszczu nie przeszkadzała w resyntezie glikogenu. Oczywiście jakby czas od zakończenia wysiłku do badania poziomu glikogenu był dosyć długi i dla niektórych osób to może być argument, który mówi, że ten dodatek tłuszczu może wpływać w takim krótszym przedziale czasowym, zaraz po spożyciu tego posiłku. W wymiarze kilku godzin może mieć negatywny wpływ na szybkość resyntezy glikogenu. W przypadku osób albo dyscyplin wytrzymałościowych to mogłoby mieć wtedy znaczenie. W przypadku takiego tradycyjnego treningu siłowego i kształtowania sylwetki, a to znaczenie jest raczej marginalne, jeżeli dnia następnego mamy taki sam poziom glikogenu jak w przypadku osób, które tłuszczu nie spożywały, ale tutaj można przytoczyć inne badanie, w którym ochotnicy po zakończeniu wysiłku spożywali posiłek zawierający 1 gram węglowodanów albo też posiłek o identycznej wartości energetycznej składający się w 66% z węglowodanów i w 11% z tłuszczu, był ten dodatek tłuszczu tutaj, a pozostała część pochodziła z protein. Szybkość resyntezy glikogenu badano po 4 godzinach, czyli jakby ten czas był relatywnie krótki. I okazało się tutaj w tym przypadku po raz kolejny, że ten dodatek tłuszczu nie miał negatywnego wpływu na szybkość resyntezy glikogenu. Natomiast jeżeli chodzi o trawienie makroskładników i dostęp do aminokwasów, tego jak szybko organizm będzie miał dostęp do aminokwasów, a tym samym jak będą wyglądały markery, m.in. markery anabolizmu mięśniowego, czy te markery syntezy białek mięśniowych, mamy inne badanie, które porównywało posiłek potreningowy składający się z mleka odtłuszczonego w grupie pierwszej. Było to, o ile pamiętam, 237 g mleka odtłuszczonego. W grupie drugiej było to 237 g mleka pełnego, pełnotłustego. Natomiast grupa trzecia jeszcze się pojawiła, która spożywała po raz kolejny mleko odtłuszczone, ale w większej ilości, tak by ilość kalorii zgadzała się z grupą drugą, ilość spożywanych kalorii
w tym posiłku była taka sama jak w grupie drugiej, w której spożywano mleko pełne. Czyli reasumując, mieliśmy trzy grupy. Mamy trzy grupy. Grupa pierwsza to jest mleko tłuszczone, grupa druga to jest mleko pełne, a grupa trzecia to jest mleko tłuszczone, ale w większej ilości. I tutaj badano właśnie szybkość uwalniania aminokwasów i markery anabolizmu mięśniowego, markery syntezy białek mięśniowych. I okazało się, że najlepsze rezultaty zanotowano w grupie drugiej, która spożywała mleko pełne. Innymi słowy, to jest to, o czym mówiłem, że dodatek tłuszczu do posiłku potreningowego nie ma negatywnego wpływu na te czynniki, o które najczęściej się gdzieś tutaj boimy, które się obawiamy. Co więcej, czasem może przynosić dobre rezultaty. Ja bardzo często polecam dodatek tłuszczu, niewielki dodatek tłuszczu do posiłku potreningowego. W takim oczywiście mówię teraz cały czas o tradycyjnym modelu żywienia. I oczywiście ilość tego tłuszczu ma znaczenie. Nie chodzi o to, by w tradycyjnym modelu żywienia budować swój posiłek wyłącznie na tłuszczach, ale dodatek nie należy się go obawiać i z powodzeniem można go umieścić w posiłku spożywanym bezpośrednio po zakończeniu wysiłku fizycznego, niezależnie czy był to wysiłek o charakterze wytrzymałościowym, czy też wysiłek o charakterze siłowym. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wokół zagadnienia tłuszczu, a w szczególności tego tłuszczu w kontekście posiłku potreningowego, będzie mniej niejasności, mniej też pytań w tej materii będzie się pojawiało. Zachęcam Was oczywiście do subskrybowania kanału, a z Wami zobaczę się już niebawem w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam. Cześć!